maseczki, ale będziemy bez maseczek. Zakładamy maseczki. Nie, niech pani nie zakłada. Absolutnie. Ale ktoś zarazi, to i tak się nie. Ale pod mną niech pani nie straszy. Pani nie straszy? Ale my się nie zarazimy, bo jesteśmy w dobrym miejscu. Tak. Ale prosimy podobnie, tak jak było w przypadku spotkania z panią Karoliną, żebyśmy nie robili sobie selfie i autografów ze względów, których nie trzeba tłumaczyć. To tyle niemiłych rzeczy, a teraz już będą same miłe. Grażynko, czy ty pamiętasz, będziemy rozmawiali oczywiście o miszmaszu za chwilę, tak. Ale czy ty pamiętasz ten moment, kiedy sytuację w ogóle, kiedy byłaś bardzo, bardzo młodą dziewczyną, niedoświadczoną, jeden epizod w filmie Rozalka Ola Boga Jadwigi Kędzierzawskiej, że nie wiem, dostajesz scenariusz albo zaproszenie na zdjęcia próbne, to się utrwaliło w twojej pamięci, jak się zaczęła historia z Kasią? Dostałam zaproszenie na zdjęcia próbne. Także były już wtedy zdjęcia próbne, to teraz jest to bardzo naturalną rzeczą, a wtedy była żarty. A przepraszam, ja pytam pani, gdzie oni go kręcili, ten animacjach, na jakiej wsi? Nazwy wsi nie pamiętam, ale był w różnych miejscach. Wrocław okolice, Warszawy okolice. A gdzieś w Jędrzuski, to gdzie to było? Nie pamiętam. 88 rok. A teraz też nie pamiętam. Nie wiem, czy to dar mam taki, nie pamiętam. Półtorej godziny od Warszawy. Czyli niedaleko. To jest niedaleko Warszawy, ale... A oni go tam wszystkie trzy części go kręcili? Nie. Bo to jednak była bardzo długa miejsca, przerwa, tak. Był inny reżyser. Był Kordian Piwowarski, trzecią część nakręcił, a teraz kobieta Ania Wieczór Bluszcz. A nie pani powiedziała, oni go kręcili na... Ale może, dobrze. Dają się na infantki w tych domach? A ja nie mam pojęcia. Ale tam w tej części już w roku była. Ale nie, w poprzedniej części to Wrocław i to okolice Wrocławia. To nie było potrzebne. No, lotnisko było w Warszawie, ale nie wszystko. No bo w filmie, nie no, to jest ważne pytanie i też jest odpowiedź taka, że film realizuje się w różnych miejscach. Że na przykład kręcimy w tej sali, przerabiamy ją na jakieś pomieszczenie, a wychodzimy i z zewnątrz kręcimy 200 km od Warszawy. Także później to widzimy, że to jest jedno miasteczko, jedno miasto, jedna ulica, a czasami ta ulica, na przykład w pierwszych częściach biegnę do telefonu, to było bardzo daleko, gdzieś w Łąkach, i to jechało się samochodem, żeby krótki mój bieg nakręcić. Także te miejsca, ta lokalizacja scen jest różna i ta magia tego obrazu i kina polega na tym, że jest montażysta i on to skleja. I później tworzy, że wierzymy, że my jesteśmy w tym miejscu i tak bardzo wierzymy, że z zewnątrz to podwórko przynależy do tego domu, a czasami jest tak, że to podwórko było zupełnie gdzie indziej nakręcone. No, i tak powstają filmy. A wracając do tej serii, czy ona ciebie, ta Kasia, która tak już na całe życie już będzie twoją bohaterką, przynajmniej w pamięci milionów widzów, czy ona cię czasami irytuje, czy czasami cię wkurza? Tak pytam po ludzku, czy ty lubisz, bo właściwie wypada lubić tę dziewczynę, teraz już kobietę dojrzałą, ale otwartą wciąż na świat i zmagającą się z rzeczywistością. No bo chcąc, nie chcąc, mówimy o wielu wspaniałych rolach i jeszcze jak państwo pozwolą, troszkę porozmawiamy nie tylko o Koglu Moglu, bo z Grażyną warto rozmawiać o wielu innych filmach, no to ona jest jakby tak, sama mówiłaś, że miałaś spotkanie ze studentami, Grażyna jest pedagogiem kilku uczelni i pierwsze spotkanie studentów to jest Kogel Mogel. No. Tak, no to jest niebywałe. Młodzi ludzie i rzeczywiście mówią Kogel Mogel, to jest bardzo miłe i ja mówię, no i, ale jeszcze trochę innych rzeczy zrobiłam i warto wiedzieć, z kim się spotykacie. Tak jak mówiłam Łukaszowi, że idziemy do lekarza czy do prawnika, to chcemy wiedzieć, czy on jest odpowiedni, czy nas poprowadzi, czy nas wyleczy, czy to spotkanie będzie dobre. Także też tłumaczę studentom, że warto sięgnąć do
do dorobku osób, które gdzieś tam poprowadzą je przez kawałek drogi i przekażą doświadczenia albo wymienimy się doświadczeniami. A co myślisz o tej Kasi? No, ja myślę o niej bardzo dobrze. To jest moja młodość przede wszystkim, także i ta młodość została utrwalona. Właśnie tak sobie jadąc tutaj na spotkanie myślałam, że tak. Ja mówię o pierwszej części, pierwszych częściach. Płaszczyk oliwkowy to płaszczyk, który kupiłam w Łodzi i byłam wtedy w liceum. Sukienka w kwiatki to moja sukienka, w której zdawałam do szkoły filmowej. 80. Własne ciuchy? Tak. Biała spódnica to uszyła mi pani Kazia, już pewnie nie żyje. Krawcowa z mojego miasta. Bluzka w tygryska to mój pierwszy wyjazd za granicę do Holandii. I taką sobie przywiozłam właśnie bluzkę tam w tygrysku. I to po prostu są... O, taka błękitna, jak Kasia idzie z Pawłem na spotkanie do jego znajomej, gdzie Paweł upija się, no to kupiłam to, odkupiłam od mojej przyjaciółki garsonkę, bo mi się tak strasznie podobała. Także to jest dla mnie taki strumień młodości i wspomnień i ludzi, i miejsc, i z tym mi się kojarzy. A teraz Kasia, Katarzyna, no może mam nie dosyć, że ta Katarzyna, no a co z jej pracą? A to już nie do mnie, bo to scenarzysta pisze i ja tylko się... Że brakuje mi żona, że nie powinna być bardziej niezależna. Że jeśli była nauczycielką, to powinna coś stworzyć w tej szkole. Że jednak ten kontakt z młodzieżą był tam, powinien być mocniejszy. Także to jest... A jak wyglądało to spotkanie po latach? No bo pani Łaniecka już niestety nie ma jej wśród nas. Pan Wardej, no i młodzi, i dużo nowych nazwisk. Czy wy, no plan, to jest właśnie, wcale to tak nie wygląda, że to jest miło i przyjemnie i pije się kawkę i się wchodzi na scenę, tylko to jest rzeczywiście ciężka praca po 12 godzin, ale no byliście, myślę, że nie mieli, poza jakimiś wspominkowymi sytuacjami, w prezentacji tych filmów nie mieliście wielkiego kontaktu, no i znowu ta rodzina odżyła jakby. No, reżyser się zmienił. No tak. To jest to młoda osoba, Kordian Piwowarski. Natomiast zresztą fantastyczny i bardzo ciepły i dobry jako reżyser i jako człowiek bardzo ciepły i bardzo wrażliwa osoba. Także to na pewno też ułatwiło kontakt. Kasprzyk z panem Wardejnem, no to zawsze był ten z panią Kasią Łaniewską. Tak? To jest jak się wraca do rodziny, że minęło 30 lat, ale w zasadzie nic się nie zmieniło. Trochę się postarzyliśmy, jesteśmy mniej sprawni, ale tutaj energia i sympatia jest obopólna i to nie zmieniło się. Natomiast młodzi, no to zawsze ja trafiłam na fantastycznego syna. Zagrał go Nikodem Rozbicki i mi się bardzo dobrze z nim pracowało. Także myślę, że to było, no też opowiadałam historię z panem Zenkiem Martyniukiem, który spędził na planie jeden dzień, było bardzo dużo osób, bardzo dużo było statystów tego dnia i mieliśmy śpiewać przez to oczy szalone i się bawić. Dla mnie to był fenomen po prostu, że ci statyści znali wszystkie zwrotki, że ten pan Zenek naprawdę był tak miły, sympatyczny, to było szczere pole. To była gdzieś tam hala w polu i on za każdym razem do każdego dubla śpiewał, zawsze był uśmiechnięty, pozytywny i to naprawdę takie spotkania są budujące i ci statyści z takim uwielbieniem śpiewający i znający przede wszystkim tekst. To bardzo ładne spotkanie. No to już zanim Państwu oddam głos jeszcze, chciałbym zapytać właśnie o tę kontynuację, bo myślę, że nie byłoby tej kontynuacji bez wielkiego sukcesu komercyjnego, bo film, który Państwo zobaczyliście, był jednym z najchętniej oglądanych polskich filmów ostatnich lat. Nie wiem dokładnie, jak precyzyjnie nie potrafię wiedzieć, ale to jest kilkumilionowa widownia. Więc takich cyfr się producenci nie zapominają i siłą rzeczy powstał już o wiele szybciej, nie po 30 latach, ale po 5 czy 6 miesiącach, więc dużo szybciej. Scenariusz również pani Ilony Łebkowskiej, bo mówiłem Państwu, kiedy ty dojeżdżałaś do biblioteki, że to był jeden z pierwszych scenariuszy pani Łebkowskiej.
pierwszy Kogelmogel. I ta czwarta część dosłownie za parę tygodni, na początku stycznia. 7 stycznia wchodzi do kin. Wchodzi do kin, dzisiaj nawet wywiadu już udzielałaś. To tak. Możesz nam cokolwiek powiedzieć Państwu, mnie, na temat tego czwartego Kogelmogla, co tam się wydarzy, albo jak się film zakończy. Nie mogę powiedzieć, jak się zakończy. Mogę powiedzieć to, co mówiła pani Ilona dzisiaj na spotkaniu, że nowi bohaterowie dojdą, będzie dużo miłości, dużo różnych zwrotów akcji, dużo radości. Zapytam, a ma pani tam taką główną rolę, czy to właśnie będzie skupione na tych młodszych, nowych postaciach? No wydaje mi się, że to będzie skupione na młodszych i nowych postaciach. No właśnie, szkoda, tego mi brakowało w trzeciej części, że wolę panią oglądać. No, ja wolę panią niż tych młodziaków. Scenarzystów i do pana producenta. Zgadzam się z panem, tak. Będą dalsze części? Nie mam pojęcia. Tutaj nie wiem. Pani Ilona dzisiaj mówiła, że nie napiszę na kolejnych części, ale nie. Ale też pamiętam taki wywiad z panią Iloną, czy nawet, że reaktywację Kogelmogla, a jest osobą poważną, tak, więc to nie jest osoba, która głupoty albo kokietaliny rzeczy mówi, uzależniała twojej zgody, że gdyby się ty nie zgodziła wystąpić w tej trzeciej części, to ten film by nie powstał. Masz też takie poczucie, że no to jesteś taką. Zgadzam się absolutnie z panem, że no nie wiem, czy państwo tak, też, że za mało. Było, za mało. Za mało pani, no. Było, no. Ale no. No właśnie, to jest to, trzeba tam wyżej. Mhm. Napiszemy list. List trzeba napisać, tak. Dobrze. Zapraszam państwa do pytań. Proszę. Ja jeszcze mam takie pytanie, tak. Bo tam jest jak. W tej pierwszej części na tej wsi to była taka idzie taka kobieta, to ona taka aktorka. Grabowo mówi. Pani, ja nie wiem, kojarzy. No kojarzę panią, która idzie, tak? Stefania Iwińska. Tak? Przez wieś. No. Ale to pytanie ja pamiętam pani. No ja nawet, bo to jest ta wieś Brzuski w Polsce. No myślę, że jakaś wieś Brzuski jest. Ale nie, bo to mi chodzi, czy oni go kręcili, proszę panią, tam, nie wie pani, w którym to miejscu, nie pamiętam nie, pani, czy to było gdzieś za Warszawą? Za Warszawą. Ja zapytam, czy pani zamierza wrócić jeszcze do kina artystycznego, ja akurat nie za bardzo lubię takie masówki, raczej wolę takie Jancie Wodniki i inne. Ja nigdy nie odeszłam od kina artystycznego, także tu równolegle, właśnie jak była kręcony był Kogelmogel, to byłam tuż po zdjęciach Ułaskawienia. Musicie państwo zobaczyć. Zapraszam na film Ułaskawienie. Najlepsza rola kobieca na festiwalu w Gdyni, czyli Złote Lwy za najlepszą rolę kobiecą jury, w którym była Jadwiga Jankowska-Cieślak na przykład. To był ten rok zresztą, gdzie była Zimna Wojna, Joanna Kulik, Fuga. Gabriela Muskała, a nagrodę dostała za porażającą rolę. Ja uważam, że to jest najlepsza rola filmowa Grażyny Błęckiej-Kolskiej, film Ułaskawienie. Rola panki, przed 3 lat. Wysoce artystyczny, wybitny film Jana Jakuba Polskiego i wybitna rola Grażyny Błęckiej-Kolskiej. Proszę bardzo. Także nie udajesz pan daleko. Miałem obejrzeć, ten film był w telewizji i zapomniałem. A, kurczę. Tak? Polecam. Tak. To obejrzę. Koniecznie. Proszę bardzo. Ja się zapytam, czy jest jakiś incydent wśród tych wszystkich filmów, który tak najbardziej się pani wbił w pamięć? Może jakaś śmieszna sytuacja na planie? Coś takiego, jakiś... Co się stało? No jakiś taki, który by się najbardziej... Albo coś właśnie się takiego było, nie wiem, jakiegoś coś stresującego, takiego, że nie wiem, reżyser może się zdenerwował. To na pewno takie... Reżyserzy są bardzo mili akurat, zarówno Roman Załuski, jak i Korian Piwowarski, jak Ania Wieczór Bluszcz, także bardzo są mili, cierpliwi. Natomiast w pierwszej części, tak jak taki młodziutka, debiutująca, to znaczy to nie był debiut akurat, tylko stawiająca pierwsze kroki przed kamerą, to miałam stres z tymi butelkami z wódką. I zresztą te butelki z wódką na weselu tam, tak?
przyjechałam i tłukłam te butelki, to mogłam tylko dwie podłóc i miałam duży stres, żeby to szkło krzywdy nikomu nie zrobiło. Nie? Także to... Ale to była prawdziwa wódka, czy to była wodę wlali? Nie, to nie była wódka, tylko to było to szkło. Szkło. No bo myślałem, że dwie, że kazali pani tylko dwie pobić, bo może, że wart, może, że była droga, i pomyślałem, że to jakaś droga wódka może. Może, nie pamiętam tego zapachu, tylko pamiętam ten stres z tym związany. Natomiast na planie, no to jest praca, to jest tak jak wykonujemy różne zawody i to jest po prostu praca. To nie jest tak, że jeśli to jest komedia, to jest śmiesznie na planie. Ja wiem, to wiem. Jest ciężka praca i żeby ten efekt był, to wiele czynników musi tam zadziałać. Ale z zabawnych rzeczy, już parę razy o tym opowiadałaś na spotkaniach, które miałam przyjemność prowadzić z tobą, no bo też wyobrażamy sobie, że jak się zagra w takim Koglu Moglu, nie mówię o tej części dzisiejszej, no to sobie co na... i to jest tak popularny film, wtedy nie wiem już ile milionów na to poszło w tym 80-tych latach, ale kilkanaście pewnie milionów, no to co najmniej mieszkanie czy samochód, no a... Garza była i zakupy, które Grażyna wykonała za honorarium, no zamuruje państwa. Wtedy może zacznę od zakupów. Dobrze. Kupiłam dwa swetry w Cepeli dla taty i dla męża i szafkę wiszącą drewnianą. Cepeli, którą niosłam we Wrocławiu do domu na własnych barkach. Natomiast dlaczego? Ponieważ wtedy było tak, że jeśli to był debiut i pierwszy raz było się przed kamerą, to zaczynaliśmy licznik od zera. A jeśli to był na przykład, i to nieważne było, czy to jest główna rola, czy epizod. A jeśli epizod, na przykład ktoś dał epizod 100 razy, to jego garza była właśnie o tyle wyższa niż... To nie miało znaczenia główna rola, czy taka, tylko ilość przejścia przed kamerą, ilość filmów zrealizowanych. Nawet mam pismo z komisji jakiejś, że przyznano mi tego, bo przyznawano wtedy stawki i to państwo przyznawało tą stawkę, że za taką rolę to przysługuje mi taka stawka. To zupełnie inne czasy, to nawet inni aktorzy mówili, że to nie dorobili się. A ja bym się pytać, a czy te domy tam na tej wsi, domy, ktoś tam mieszkał? Tak. Tam to znaczy to był jeden dom i tam normalnie to był produkcja filmowa, wynajęła ten dom na potrzeby filmu. To się wynajmuje pomieszczenia, tak jak gdybyśmy na przykład... Mieszkania, wille wynajęły. Tak. Bo tak był realistyczny, ja uszedł w niedzielę w pierwszym programie, Nie było to w studiu telewizyjnym w każdym momencie. Nie była to makieta, tylko to był prawdziwy dom. To było tak realistyczne. Jest scenograf, to jest taka osoba, która zajmuje się, że stawia nam ten stolik tutaj, ten fotel tutaj, czyli szafki, wszystko. Jest rekwizytor, który przynosi butelki, szklanki i taka osoba nazywa się rekwizytor i on dba o to, żeby zegarki były, rekwizyty rozdane. Jak pani jest taka dobra w filmie, w tych filmach, to niech pani może mi pomoże, bo ja tutaj właśnie mieszkam tu na tych Milanach wiele lat temu. Nie wiem, tam 8, może 9. Widziałam, jak kręcili tutaj taki stary film. Na pewno to był z epoki PRL-u. Tutaj gdzieś na Gwiaździce. Nie wie pani z 11 roku. Po 13 który wyprzedł. No, Łukasz macie. Łukasz. Pytania, ale to nie wiem. Dużo filmów się kręci. Proszę pani, to jest. Zna pani takie filmy. Znamy, ale dzisiaj rozmawiamy, proszę pani, o Grażynie. Tak. Może też bliżej o pani się jeszcze dowiemy. Proszę pytać. Plany na przyszłość. Filmowe. Jesteśmy za przyszłością, teraz jest ważne, żeby było zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie, miłość i bogactwo, żeby nam starczyło przetrwać te bardzo dziwne czasy, żeby można było się spotkać, porozmawiać. I to jest pracować, chodzić, żyć po prostu. To życie samo w sobie jest no inne, jednak czasy się zmieniły, także... Ale Grażyna jeszcze zagrała w filmie, który pewnie za chwilę będzie na DVD albo na VOD, Republika Dzieci. To jest film Jana Jakuba Kolskiego. Myślę, że ciekawy. Bardzo ciekawy.
polecam. Niby dla dzieci, ale dla dorosłych też. Produkcji jest film Las Joanny Zastróżnej, gdzie grasz z kolei kompletnie inną rolę też, prawda? Opowiedz o tym filmie. To też się długo kręci. No to ten film się chyba 7 lat kręci. Także to ten proces czasami jest bardzo szybki albo wydłużony w czasie. Także trudno mi powiedzieć, bo ja tam... A to jest jakieś, nie wiem, wiedźmy czy coś takiego, no, prawda? No, tak. No i czekamy na kogo mogę tak naprawdę. Tak. No, proszę zadawać, żeby były jeszcze następne części, bardzo fajne filmy. A potrzeba gdzieś najbliższa jest pani, bo mnie się wydaje, że ta pierwsza. No wie pani, bo to była moja młodość, to tak, też inaczej się tak jak mówię, że to są wspomina się, jak byłyśmy młode, z dużą energią życiową i bez doświadczeń i bagażu, jakie niesie przyszłość, to gdzieś tam zapada. Natomiast później ta ostatnia, ale ja bardzo się cieszę ze spotkania z nowymi kolegami w pracy, bo to zawsze jest takie dobre doświadczenie. Cieszę się, że poznałam Anię Bluszcz-Wieczór, reżyserkę, wspaniałą osobę. Cieszę się, że pływałyśmy razem po planie w rzece Bóg. Uwielbiam pływać i ona też uwielbia pływać. I chyba to zapamiętamy, że zawsze po planie idziemy pływać, tak. No i to było wspaniale. Także to takie różne rzeczy jako aktorka zapamiętuję. A powiedz, czy dla ciebie, jako dla człowieka teraz, człowieka, który jest artystą, który jest aktorem, myślę, że ma bardzo duże znaczenie to, żeby być blisko natury. Żeby być blisko natury i mieszkasz też, to była świadoma twoja decyzja, że nie Warszawa, nie Kraków, nie Wrocław, ale na stałe mieszkasz w swojej rodzinnej miejscowości Łask, przy Łodzi, bardzo blisko, ale tam są lasy, pola, ogród, stary dom, w którym są duchy przeszłości, jak mniemam. I to jest bardzo ważne, myślę też, na te czasy też, gdzie no, miejmy nadzieję, że już nie będzie jakby całkowitego lockdownu, bardzo bym nie chciał, żeby tak było, ale wtedy właśnie to jeszcze bardziej człowiekowi docenia to, że ma kontakt z niebem, ze słońcem, z trawą, z wodą. Z przyrodą. No ja bardzo naprawdę polecam, dlatego no, miałam to szczęście, że wróciłam do domu rodzinnego i go wyremontowałam. Czyli ta historia jeszcze dziadków, rodziców, tata mój ten dom budował. I przede wszystkim nie odczułam tego tak jak moi przyjaciele z Warszawy, gdzie jednak miasto, myślę, że gorzej wpływa na samopoczucie nasze, na stres, na lęk, na psychikę. Czy idziemy w bloku, czy dotykamy się klatki, czy dotykamy się poręczy i tak dalej. Także ja to szczęście miałam, że ja mam... Stworzyłam sobie po prostu w tym terenie, że mój tata kiedyś staw wybudował, ja ten staw wyczyściłam, że to jest torf, że ja tam pływam codziennie godzinę 40 minut od czerwca do października pływam, to uwielbiam po prostu. Także to są moje wysiłek fizyczny też, także to jest piękne tereny. Kolumna to kiedyś było zaplecze Łodzi. Miasto, ogród, że są tam lasy, że nie jesteśmy tak zestresowani, tak jak słyszałam od moich przyjaciół tutaj, chociażby lato w mieście, czy zamknięcie w tym mieście, no to jednak no, nie jest to dobre. Nie jest to dobre dla nas, dla człowieka, że ten ruch jest ważny, to żeby ta psychika, żeby gdzieś tam się podnosiła, że jednak jesteśmy wartością, że tylko raz jesteśmy i czasu nie mamy dużo, ale żeby nie dać się po prostu, nie dać się i czerpać tam energię, mieć jakieś pasje, chociażby, nie wiem, wsadzę ziarno i wyrośnie. U mnie sadzę to ziarno i to mi nic nie wyrasta w tym ogrodzie. I się zastanawiam, czy już takie skażenie jest, czy w skrzynkach może wyrośnie i sadzę w tych skrzynkach. A w tych skrzynkach lepiej rośnie, rzeczywiście. To jest wieś? To nie jest wieś, to jest małe miasto. Ale to jest, bo ja tak kiedyś tam z Rychela Gorącą. To jest znana miejscowość Łask.
1422 rok prawa miejskie uzyskała. Jest starsza od Łodzi. Założył ją m.in. Jan Łaski. Natomiast teraz jest to rozpoznawalne, bo tam mamy samoloty F-16. Gdzie? Niemożliwe. Lotnisko wojskowe. To jest to lotnisko? Tak. Ja nie wiedziałam. A Dom Kultury jest? Biblioteka jest, taka? Jest biblioteka, jest Dom spotkania, Kultury. Spotkania, tak jak my mamy? Nie ma właśnie tu. Trzeba, będę miała to spotkanie nie teraz 6. Ja no nie ma właśnie. Ja właśnie nakieruję ten Dom Kultury, żeby stworzył, bo to jest ważne, wymiana. A masz tam, bo to ciekawe, na przykład takie panie, które cię pamiętają od dziewczynki. Czy jakiś sąsiad? No mam sąsiadkę Elę. Jej rodzice budowali dom i moi rodzice budowali dom. I chodziłam do niej kotki głaskać, bo u mnie kotków nie było. Ona miała malutkie te kotki. Ja nie zapomnę tych kotków. Na tym sianie, jak tam się chowałyśmy, te kotki sobie głaskałyśmy. Albo chodziłyśmy w łąki. Także i to bardzo sobie cenię, że mamy, że jestem po prostu bezpieczna, bo ten świat też nie jest taki bezpieczny. Ale że tam jestem bezpieczna i tak mi się wydaje, że to jest moje miejsce. No tam gdzieś niedaleko mieszkał Krzysztof Krawczyk, nie? Chyba w Zbierzu. To jest z drugiej gdzieś strony Brodnika. Pod Dębice chyba. Grotniki. Nie, pod Dębice to pod nie. Pod Łodzią Grotniki. Grotniki, tak. Pod Dębice to jest Szadek. No tam dużo osób mieszka, także różnych. Ja mam pytanie odnośnie jeszcze tego Kogla Mogla. Jak, bo było wspominane, że właśnie ludzie panią kojarzą głównie z roli Kasi, omijając te inne pani osiągnięcia. To gdy dostała pani po tych ponad 30 latach telefon, żeby wrócić na plan i nakręcić kolejną część, jak pani zareagowała? Czy pomyślała pani sobie, a nie warto wracać, ta historia jest już zamknięta? Czy jaka właśnie była pani reakcja? Co pani o tym pomyślała? Czy może warto było właśnie to dalej kręcić, a może jednak nie? Czy miała pani jakieś obawy, zwątpienie? Szczerze? Właśnie, no nie wiem, to pytanie do państwa też, jak coś pracują, powrót jest do 30 lat, bo to myślę, to jest takie pytanie zawodowe i to trzeba rozpatrywać w kategoriach zawodowych. To tak jak czytam scenariusz, najpierw dostaję scenariusz. Czy się spodoba, tak? Podejmuję decyzję i coś mnie ujęło, albo ktoś mnie ujął, albo reżyser, albo postać, albo scenariusz. No to jest taki skomplikowany proces i podejmuję. No to były już dwie części, także to jest inna sytuacja, ale to zawodowo czytamy, zastanawiamy się i odpowiadamy. Podoba się, to bierzemy, nie podoba się, to tak. Pani gdzieś grywa w teatrach? Niestety nie. Tak, nie kojarzymy tego. Kiedyś dawno temu grała. Tak. A tutaj prowadzi pani gdzieś zajęcia ze studentami? Tak. Tu na Miodowej? Nie. Na wspólnej. To ładne nazwy. Miodowa, wspólna. Na wspólnej, w serialu. Prywatna jakaś. Tak. Aktorska szkoła przygotowująca. Imienia pani Lucyny Kogorzyckiej. I w Krakowie Amafilm Akademii. Tak. I też do Krakowa pani jeździ, tak? Podobno ma być filia w Warszawie. Już jest reżyseria. A jeszcze lepiej w Łodzi. Tak. No ale teraz, jak widzimy, są różne formy wyjazdów, jednak ta chęć rozwoju własnej osobowości, tego doświadczania, że wyjeżdża się na warsztaty, czy warsztaty jogi, czy warsztaty rozwijające się, czy malarstwa, także myślę, że jest taka też dostępność większa i ludzie też, jest duże zapotrzebowanie chyba na takie propozycje. A nie tęskni pani za teatrem, za takim bezpośrednim kontaktem z widzem? Wie pani, to nie ode mnie zależy, dlatego że pracowałam w teatrze, ale później z mężem robiliśmy dwa filmy rocznie, czyli to fizycznie jest niemożliwe. Pracując nad Koglem Moglem pierwszym i drugim, brałam urlop z teatru, zwalniałam się, żeby móc zagrać. Wtedy pracowałam we Wrocławiu. Także to fizycznie czasami, jeśli się tak dużo pracowało, to jest ogromny wysiłek. Jeszcze jeśli ma się rodzinę, to nie dało się tego połączyć.
Ale wie pani, jeszcze raz przepraszam, że ja wrócam, że ja tak pani zadaję te pytania, ale mi się bardzo spodobał ten film. Ten pierwszy część, to był bardzo fantastyczny. No i to wspaniałe. Śmieszny to był bardzo, no. Te sceny były, wie pani, a ten Piotruś, no, a ten blok, jak on w tym bloku właśnie tam, gdzie byli, scena była, jak on w tej łazience wariował. Zmoczył tam swoje jakieś tam rzeczy. Ale wie pani co, bo to powtórki lecą non-stop, to też tak osobiście tam coś powiem od siebie. Lecą powtórki non-stop, a ja w ogóle nie jestem zwolennikiem polskiego kina, generalnie tam tylko amerykańskie. I powiem pani, że Kogel Mogel, to jeszcze z czasów mojego wczesnego dzieciństwa, jak jest powtórka, to ja nie przełączę kanału, ja zawsze oglądam Kogla Mogla i ten humor do mnie trafia, mnie to śmieszy. Natomiast teraz współczesne komedie, które są kręcone w Polsce, w ogóle mnie nie śmieszy. Więc uwielbiam te stare kino, Kogel Mogel pierwsza, druga część, klasyka, uwielbiam. No, dziękuję bardzo, myślę, że to ukłon w stronę pani Ilony Łebkowskiej i Romana Załuskiego, który jednak był bardzo dynamicznym reżyserem. Dobrą energię wysyłamy do pana Romana. Był bardzo dynamiczny i bardzo dużo kręcił. W ciągu dnia było bardzo dużo zmian planów, gdzie realizował. Wtedy to też inaczej się kręciło, bo była taśma filmowa. Także to zupełnie inny był proces powstawania, tworzenia filmu. Że teraz to sobie duble oglądamy w domu, wybieramy, a wtedy to się kino wynajmowało i się oglądało dubel. Nie było podglądu, teraz mamy podgląd. No tak. W aparacie, który pan tutaj trzyma, czy u pana, pan wszystko widzi. A wtedy nie było wiadomo, nie było podglądu. Jest dobra, czy ona nie jest porysowana, czy nie jest prześwietlona, czy operator dobrze to nic było. I trzeba było potem w razie usterki, trzeba było z powrotem wracać do tej lokalizacji. Tak, trzeba było kino wynająć i w kinie zamówić pokaz dubli. Reżyser, jeśli go się ładnie poprosiło, to zapraszał i się oglądało te duble. I jeśli było, to trzeba było poprawiać. Także to był zupełnie inny proces. To czyli, montowało się przecież, kleiło się, to był zupełnie inny proces montażu. Teraz to jest technika, komputery, technologia. To zupełnie inny proces jest. Także ten muzyka, dźwięki, wszystko bo to się wszystko nagrywało w specjalnych studiach. Muzyka to naprawdę trochę inaczej. Ale zapytam przy okazji. Coś słyszałem takiego, że kiedyś właśnie nie było takich mikrofonów przyczepianych. Mikroportów, tak. Bo ja też trochę tam grywam. I w ogóle nie było tego. Ja nie znam tych technicznych nazw. No chodzi o te nagłośnienie, takie, żeby nagrać głos aktora. I że nagrywali to właśnie tak bez dźwięku, a potem trzeba było wejść do studia i zrobić dubbing? Postsynchron. To się robi cały czas. No bo jeśli aktor mówi, teraz jest inny. Kiedyś aktorzy to mówili, wyraźnie mówili. A teraz dzień dobry, co ja mam. No i trzeba takiego pana wziąć i teraz powiedz, dzień dobry, a co u was słychać? Żeby do państwa dotarł ten głos, trzeba go również postsynchronem poprawić, bo czasami... A to były poprawiane po prostu te głosy, tak? To prawie wszystkie filmy to mają. To dzisiaj. Tak. Bo ja tak widzę na tych starych filmach, jak bardzo ładnie te wyraziście jest ten dźwięk głosu. Bardzo fajnie, mi się to podoba. Tak. 95% filmów w Polsce ma postsynchron albo 100%. Tak. Ostatnie pytanie. Nie wiedziałem. Proszę bardzo. Kiedyś aktor przymierał z głodem, a teraz przychodzi z walizką pieniędzy. Tak? Wraca. No zależy jaki aktor, no. Zupełnie inny czas. Niestety wielu przymiera głodem. Tak. Zwłaszcza teatralnych jest dramatyczne. Ja grywam epizody, a dostaję takie grosze. Nie mam nazwiska. Nie starczy. Zależy jaki epizod. Nie ma cepeli. No. Jeszcze tu jedno pytanie, pani. Który film, ale z kina Jana Jakuba Kurskiego jest pani ulubionym? Bo moim osobiście Afonia i pszczoły. I też przy okazji chciałam o te pszczoły zapytać, jak to się z nimi. Polecam państwu film. Panią polecam film o miłości. Co prawda miałam spotkanie w Wałbrzychu i pani nakrzyczała na mnie na spotkaniu, że jak jest taka miłość, to ona nie chce takiej miłości. Ale polecam, bo to
myślę, że ja też bardzo lubię Afonię, tam gra Andrzej Bilianow, Rosjanin, mający korzenie w Polsce, który był, wygrał, miał pierwsze miejsce w fitnessie w Moskwie. Także przystojny chłopak, aktor z zawodu, wysportowany, a film myślę ciekawy, rzeczywiście tam było mnóstwo pszczół. Mnóstwo pszczół, mnie żadna nie ugryzła, pomimo że jestem uczulona na jaj. Natomiast osoby były pogryzione, były osoby bardzo przez te pszczoły. Ale ryzykowała pani dla kina? Zawsze ryzykuję. Ale o czym to jest ten film, a powiem pszczoły? O miłości. Ale... Może wydaje nam się, że w życiu nic już nas nie spotka. Ale dlaczego pszczoły? Dlaczego pszczoły? Bo ona się zajmowała. Z mężem pszczołami. Muszę obejrzeć. Proszę obejrzeć. Już drugi? Tak, już drugi. Tak. Czyli to spotkanie z mobilizacją do nadrobienia zaległości. A ja jeszcze zapytam, bo myślę, że tutaj wielu z Państwa bardzo lubi, to też jest często powtarzany film, może najpopularniejszy film Jana Jakuba Kolskiego, Jasminu. Okręcenie filmu, spotkanie z Januszem Gajosem, też piękna rola. No piękna rola Gajosa, piękna rola... Grażyny Błęckiej-Kolskiej. Nie, młodej naszej, która wyrosła nam też... Wiktoria Gosiewska, tak, która tam zaczynała debiut. I na przykład był casting, czyli casting tak jak do roli Kasi, był casting, tak był casting do roli tutaj w Jasminu dziewczynki. Tam było 500 dziewczynek. 500 i została jedna wybrana. To ona była taka dzielna naprawdę na tym planie. Taka dzielna, taka zdyscyplinowana była. Także to również polecam. To barwny, kolorowy, o zapachu miłości, że można stworzyć zapach zapominania, zapach miłości, który przyciąga. To takie o duchach i właśnie o tym duchu. To ja opowiem jeszcze o tym, że jeśli ktoś widział Jasminu, ktoś widział z Państwa. I w tym filmie jest duch. Reżyser przybiegł do mnie pewnego dnia i mówi: Grażyna, jest duch. Ja mówię, no jest duch, no bo tam gra ducha. To jest duch. On mówi, nie, prawdziwy duch. Ja mówię, no co ty gadasz? On mówi, słuchaj, no jest Adaś Ferency, przybiega do ciebie w scenie i mówi, Natasza, Natasza, mam. I wtedy w drugim planie, w krużgankach, biegnie postać w białej sukni. I rzeczywiście, to jak Państwo obejrzą ten film, to no, tam nikogo nie było, to był duch. Biała kobieta w białej sukni przebiegała krużgankami. Natomiast historia tego miejsca i tego pałacu jest taka, że w dniu ślubu para młodych po prostu bawiła się w chowanego. I wtedy przy pałacach były kaplice. I ona zatrzasnęła się, weszła do trumny i się zatrzasnęła. I niestety rano ją znaleźli i od tej pory, jak przyjechaliśmy tam na zdjęcia, to córki właściciela mówiły, o dzisiaj była biała dama, dzisiaj była biała dama. No, nikt nie wierzył w to, natomiast rzeczywiście jest na, no ja tego naprawdę nie wymyślam. To jest, gdzieś ta energia została i to widać i ona przebiega z prawej strony kadru po lewej stronie. No, to historia na koniec mocna, prawda? No. Grażyna Błęcka-Kolska. Brawo! Dzisiaj na tym filmie. Słucham? Co nas podziewała na tym filmie? Kasprzyk. Ewa Kasprzyk? Tak, tą książkę wypodpisywała. No to swoją książkę, którą wydała. Ale co nas podziewała? Seksuologię. Tak, seksuologię.